instrument. I teraz zaśpiewamy piosenkę, którą śpiewała Anna German w dół po ulicy Mietielnica, Mietiot. Państwo słyszeli tą piosenkę, to jest też ruska narodna piosenka, tak? Zaśpiewanie piosenek Anny German. Czy dobrze zrobiłem? Tak. Proszę Państwa, to jest niesamowite wyzwanie właśnie, ale... To tak samo jest to takie wyzwanie jak piosenki Edith Piaf. Takich ikon muzycznych, głosowych, no trzeba mieć ogromną odwagę i pokorę, żeby to ruszyć. To znaczy, trzeba wiedzieć, czy da się radę to zaśpiewać, bo nigdy się nie da rady na pewno, tak jak ten pierwowzór. I jak ja nie czuję tego, jak ja mam to zrobić, to ja tego nie śpiewam. No ale dobrze może, że ten mąż mnie tak pcha i wypycha że ja próbuję. Teraz mamy, chciałam jeszcze tylko powiedzieć o Annie German, że miała specyficzny tembr głosu. Ja jestem sopranem i ja, żeby osiągnąć tą podstawę jej głosu, muszę podwyższyć o 2 tonacje. I tak nie uzyskam takiej wibracji, czyli tego tembru. I ponoć wszystkie kobiety ze strony ojca miały takie głosy. Są to wyjątkowe, niespotykane umiejscowienie tego, tak,
To teraz mamy taką dla wszystkich Państwa piosenkę My Cyganie, proszę śpiewać. Ale ona jest zupełnie nieznana, prawda?